Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu miłosnym na miesiąc luty 2021. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady. Pierwsza część filmu będzie dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej, czyli będzie to czytanie dla par. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się treść dla Was. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Natomiast jeżeli zupełnie nie rezonuje, to znaczy, że sytuacja nie dotyczy Was i to też jest zupełnie logiczne, bo jest to czytanie ogólne. No dobrze, kochani, po lewej stronie będzie Wasza energia, po prawej Waszego partnera. Jeżeli poczujecie, że karty po prawej stronie bardziej odpowiadają Waszym uczuciom, przemyśleniom, zamiarom, odbierajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. Będę do Was mówić ogólnie partner życiowy, dlatego że oglądają mnie i panowie, i panie. Każdy z Was wie, z kim jest w związku, z kim tworzy relacje. Dlatego będę mówić ogólnie partner życiowy. No dobrze, chyba możemy przejść do czytania. Karty już są potasowane. Teraz je tylko przekładam. I już, kochani, patrzymy, co tam ciekawego luty dla Was zapowiada, jeżeli chodzi o uczucia. Co koziorożec myśli na temat swojego partnera? Pięć denarów. Co Wasz partner myśli o Was? Król kielichów. Co koziorożec czuje do swojego partnera? Karta śmierci. Co Wasz partner czuje do Was? Pięć buław. Jakie są plany, zamiary koziorożca względem partnera? Paść kielichów. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? Sześć kielichów. Jak koziorożec traktuje swojego partnera? As mieczy. Jak Wasz partner traktuje Was? Cesarz. Co lub kto Was łączy? Dziewięć buław. Co lub kto Was dzieli? Karta gwiazdy. Jak będzie wyglądała Wasza relacja w połowie lutego? Cztery kielichy. Koniec lutego. Osiem denarów.
i początek marca 10 kielichów. W tle czytania mamy 7 kielichów. Pod spodem pazia buław, a z buław, no kochani, jakieś wasze marzenie się być może spełni, coś zacznie się realizować. No widać, że między wami są jakieś niespełnione marzenia, bądź nie czujecie jakiegoś szczęścia, brak zaufania, brak nadziei ku temu, że będzie dobrze. Koziorożec czuje się osamotniony, bardzo się czuje osamotniony. Być może problemem jest brak pracy, być może zła kondycja finansowa, która też tutaj w jakiś sposób odbija się na waszej relacji. Ma wpływ na to, co się między wami dzieje. Na pewno koziorożec wewnętrznie jakoś się zmienia. Zachodzi w was jakaś przemiana. Być może dojrzeliście już do pewnych kwestii, tak samo uświadomiliście sobie, tak, uzmysłowiliście, że jednak trzeba się odciąć od jakichś trudnych wydarzeń z przeszłości, ewentualnie zmienić coś w sobie, zmienić nawyki, zachowania, przyzwyczajenia i zacząć traktować tego partnera swojego bądź kochać zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że tutaj może być taki konflikt w dogadywaniu się ze sobą. Być może wasz partner jest dominujący, być może czujecie, że w jakiś sposób was kontroluje, narzuca swoje zdanie, jest bardziej pewny siebie. Boże kochany, co tam się dzieje? Mam nadzieję, kochani, że nie słyszycie. No, godzina 22 niespełna, a na górze po prostu skoki jakieś. Ale nie będę przerywać czytania, trudno. O czym ja to mówiłam? Aha, że ten wasz partner może właśnie taką aurę demonstrować takiej pewności siebie, takiej wyższości nad wami, że wy tak jakby się chowacie w cieniu tego partnera, tak? Jakbyście się czuli mniej znaczący, mało dowartościowani, mniej pewni siebie, bo to partner zawsze decyduje, bo to partner zawsze ma rację, zawsze jest taki przemądrzały, zarzuca wam swoją wolę i okazuje tą wyższość, tak? No i ten koziorożec biedny pani, chyba zatrzymam film, bo to jest, no, muszę chyba w rurę puknąć w pionie, żeby, przepraszam za określenie, kochani, ale nieraz jak te dzieciaki dają do wiwatu, zwłaszcza w takiej godzinie, no niby jeszcze nie ma 22, dobrze. Gdzie rodzice są w tym wszystkim? Nie wiem, czy ona na szpilkach chodzi, ta dziewczynka, czy co? Walenie jakby po prostu stado słoni przebiegło, ale już coś ucichło, no zobaczmy. Przepraszam was, kochani, mnie to strasznie rozprasza, mnie się wydaje, że wy to też słyszycie, no. Niech tam dzieciaki sobie wojują, ale no, w godzinach odpowiednich dla nich, tym bardziej, że to nie są dzieci, że tak powiem, w jakimś takim nastoletnim okresie, tylko one mają chyba po 4-5 lat. To wydaje mi się, że o tej porze już powinny iść spać. Ale nieważne. Wracamy, kochani, do czytania. Jeszcze raz przepraszam za ten wątek. Ale ja próbuję się skupić, zawsze mnie irytuje to, bo też człowiek nie wie, o której robić to czytanie. Robię późno, coś tam przeszkadza. Robię za dnia, to też, że to jest jakieś tam odkurzanie u kogoś albo jakaś draka, awantura i to tak jest. No, ale to są bloki. No nie. Dobrze. Koziorożec jest zasmucony, chce jakiejś zmiany. I teraz pytanie, czy ta zmiana ma zejść na takiej zasadzie, że to koziorożec jakby dopasuje się po prostu do partnera? No trudno, taki jest.
jest ciężko, ale no z drugiej strony chcecie być razem, tak? Chcecie się jakoś dopasować, chcecie się zrozumieć, chcecie być ze sobą. No ktoś tu musi pójść na ustępstwa. Ja widzę, że wasz partner też na tle serca ma 5 buław, czyli no taki. Czasami też ma jakiś problem sam ze sobą, ewentualnie coś go niepokoi względem was. Może sam nie wie, co czuje i zastanawia się, czy wytrwać w tym, czy nie. Walczy o to szczęście, walczy o was, o waszą uwagę. Może taki po prostu jest, ale czegoś brakuje. Gdzie widać, że naprawdę możecie być szczęśliwi, tylko trzeba popracować troszeczkę nad sobą i być może koziorożec wreszcie dojrzał do tego, żeby nie iść być może na udry z tym partnerem, tylko w jakiś sposób zrozumieć go, zaakceptować. I niekoniecznie grać, znaczy tańczyć jak on zagra, tylko po prostu zacząć inaczej go traktować. Poznać bliżej tego partnera i właśnie go zaakceptować takim, jakim jest. Ale zobaczmy. Tak jak powiedziałam, problemem może tu być kondycja wasza finansowa, ewentualnie jakieś problemy z pracą, problemy z mieszkaniem, ogólnie z życiem materialnym. Dlaczego jest 5 denarów? Bo jest rycerz buław. No i teraz tak, rycerz buław to jest zaangażowanie w sprawy zawodowe. To jest też być może jakaś podróż, wyjazd, częste wyjazdy, częste podróże. Może chodzić też o romans. Ewentualnie koziorożec jest smutny, jakby nieobecny i tak jakby niedowartościowany, to znaczy nie czuje fascynacji, akceptacji być może i takiego zapatrzenia właśnie, tej namiętności od strony partnera. Być może tego mu brakuje właśnie tutaj od strony tej namiętnej, fizycznej, takiego zaangażowania w związek, rozpalenia na nowo tej iskry, która będzie gdzieś tam pomiędzy wami pomalutku sobie przeradzała się w płomień właśnie namiętności. Jeżeli chodzi o wyjazd, o pracę, jak najbardziej tutaj lada moment będziecie ze sobą, tak? Raczej wydaje mi się, że tu chodzi o brak zaangażowania w taką bliskość. Po prostu koziorożcowi tego brakuje. No, tak mi się wydaje. Na pozycji serca karta śmierci, czyli pytanie, czy tu chodzi o zmiany, czy zupełnie brak uczuć. No 10 buław, czyli trudna sytuacja. Ciężkie jest to uczucie dla koziorożca. Przygniata go. Ewentualnie za dużo koziorożec bierze na siebie odpowiedzialności za ten związek, tak? Ale tak naprawdę kocha swojego partnera, tylko na swój sposób. A być może trzeba znaleźć taki sposób, żeby i partner widział to wasze zaangażowanie i wtedy też być może, trzeba właśnie szczerze porozmawiać koziorożcu. Tym asem mieczy, bo ty sobie wiele przemyślałeś, zastanowiłeś się. Może rozgryzłeś tego swojego partnera i teraz właśnie trzeba jakoś to dopasować do siebie. Być może do tej pory miałeś złe podejście i dlatego nie otrzymywałeś tej uwagi, tego zaangażowania ze strony partnera, no bo nie taką taktykę prowadziłeś, tak? Nieodpowiednie zachowanie, nieodpowiednie słowa, nieodpowiednie gesty zmierzały donikąd. Może wasz partner jest, oczywiście mówię ogólnie partner życiowy, tak? Czyli dotyczy się partnera bądź partnerki. No jest tak skomplikowany, że potrzebuje jakiegoś szyfru, jakiegoś odpowiedniego klucza do jego serca, do jego zmysłów, do jego zachowań. Więc trudna miłość, ale coś was ku sobie ma i tak naprawdę no, chcecie być razem, tylko trzeba nad czymś popracować, coś dotrzeć, coś dopracować, coś wyjaśnić. Jeżeli koziorożec do tej pory miał problem z okazywaniem uczuć bądź mówieniem o tych uczuciach, o swoich pragnieniach, może dlatego
było tak, jak jest. No, dlaczego wasz partner ma się domyślać, o co wam chodzi? Powiedzcie mu o tym. Jeżeli się wstydzicie, napiszcie mu maila, SMS-a. Wyraźcie jakoś swoje emocje i zobaczycie, że to naprawdę nie jest taki problem, tylko wystarczy porozmawiać. Do czego koziorożec zmierza? Paź kielichów. Paź kielichów to jest rozemocjonowanie, to jest wielka wrażliwość. I z jednej strony no, koziorożec chce rozwijać to uczucie, chce się zakochać, już coś tam zaczyna kiełkować, tak? Jest rozmarzony, jest dobrze, że tak powiem, nastawiony do całej tej sytuacji. Chce spełnić się w swojej roli. No i marzy tutaj o tej wielkiej namiętności, o tym, żeby coś zmienić w związku, żeby stworzyć harmonijny związek, układ partnerski, tak? Małżeństwo. Ale buławy to jest namiętność, to jest fizyczność, to jest ten ogień, który płonie pomiędzy kochankami. Być może tego tutaj brakuje. Natomiast w tej swojej przemianie koziorożce też chcą odnieść sukces. Zależy wam na tym, żeby było między wami dobrze, żebyście wy byli zrozumieni i wasz partner w jakiś sposób do was dotarł, żebyście umieli okazać bądź zakomunikować partnerowi to, na czym wam zależy, tak? Rozmowa, pamiętajcie, rozmowa. No dobrze. Jak koziorożec traktuje swojego partnera? As mieczy. No tak na ostro bym powiedziała, kochani. Tak bardzo analitycznie. Bardzo inteligentnie, ale też chłodno. Może koziorożec też ma coś za uszami. Często krytykuje, często za bardzo ostro podejmuje jakąś dyskusję. To znaczy, jest dla was chwalebne to, że jesteście szczerzy, że mówicie to, co myślicie. Ale może czasami trzeba powiedzieć coś taktownie, nie tak bezpośrednio. Bo możecie kogoś urazić, urazić kogoś uczucia, zwłaszcza jeżeli ktoś jest skromny, nieśmiały. I bardzo dużo czasu potrzeba, żeby w ogóle ten ślimak, te różki ze swojej skorupki wystawił, tak? A wy jeszcze tak polecicie bezpośredniość, przepraszam, bezpośrednio taką dawką od razu informacji. No to już w ogóle on się zaszyje w sobie, schowa i przez długi czas nie wyjdzie, tak? No nie. Myślę, że koziorożec jest za ostry, za bardzo szorstki, być może za bardzo bezpośredni, ewentualnie no za często wdaje się w dyskusję. Po co dyskutować? Po co dywagować? Po co jakoś roztrząsać coś? Po prostu trzeba coś zrobić. Pójść czasami na ustępstwo, czasami ugryźć się w język. Ja nie mówię, żebyście nie rozmawiali ze sobą. Oczywiście kulturalna, spokojna rozmowa, wyrażanie swoich uczuć, emocji, jak najbardziej tak, ale róbcie to z głową. Róbcie to tak, żebyście się, przepraszam, przed każdym wypowiedzianym słowem dwa razy zastanowili, czy to słowo nie urazi w jakiś sposób waszego partnera. I oczywiście nie obróci się przeciwko wam, tak, w całej tej dyskusji. Zobaczmy, kochani, tego asa mieczy. To jest karta wieży. No właśnie. Wieża, kochani. No to wiadomo. Jest nieprzewidywalna, nagła, bezpośrednia. Jest to też trudna decyzja, więc być może czasami trudno wam jest szczerze porozmawiać. A jak już was znajdzie coś i po wielu godzinach, dniach myślenia, wreszcie coś chcecie powiedzieć. To jest właśnie tak jak ta wieża. To już uderzacie bezpośrednio, że wprawić możecie kogoś w szok, w zaskoczenie i po prostu no jest to bardzo mocne, tak? Wieża z hukiem z taką bezpośredniością wprowadza wstrząs, wprowadza szok.
Nie wiem, może niektóre koziorożce chcą rozmawiać właśnie o tym, żeby zburzyć tam strukturę, która Was łączy. Ja nie widzę tutaj, kochani, żeby koziorożec chciał odejść, żeby chciał zakończyć ten związek. Nie. Wydaje mi się, że koziorożec chce porozmawiać o tym, żeby zburzyć tą strukturę, na której obecnie jest budowana Wasza relacja, bo koziorożec już sobie uzmysłowił, że zachowując się względem siebie, i to dotyczy się Was i Waszego partnera, zachowując się tak, jak zachowywaliście się do tej pory, ten związek nie przetrwa, bo to jest budowanie związku, budowanie domu na glinianych fundamentach. Trochę więcej wody, a woda to uczucia, emocje. I ta glina się, no wiecie, co się z gliną robi, rozpada się, tak? Rozmięknie to wszystko, rozpłynie się. I ten dom się zawali, ten związek po prostu upadnie. A może nagle koziorożec właśnie zaskoczy partnera swoją szczerością. Może wreszcie się zbuntuje i powie, wiesz, mnie się nie podoba to i to, jak mnie traktujesz. Bo wydaje mi się, że to ty nosisz spodnie w tym związku, nie ja. Bo wydaje mi się, że nie traktujesz mnie jako partnera. Tylko, nie wiem, pomoc domową, lokatora, pomocnika, a nie jako partnera, jako męża, żonę. Nie traktujesz mnie na takich samych zasadach. Może wreszcie koziorożec właśnie pęknie w ten sposób i wreszcie zacznie mówić też swoje zdanie. I tym właśnie zaskoczy swojego partnera. Taka nieprzewidywalność, tak? Ale wieża to też mocne uderzenie, więc no, niektóre słowa mogą zszokować Waszego partnera. Co myśli o Was Wasz partner? Król Kielichów. Dobry, ciepły, spokojny człowiek. Bardzo go kocham, bardzo go szanuję. Jest mi z nim bardzo dobrze. No właśnie, bardzo wrażliwy, może za spokojny. Może koziorożcu do tej pory zbyt wiele rzeczy przemilczałeś, zbyt wiele razy poszedłeś na ustępstwa. Tupnij nogą wreszcie. Powiedz, chcę być z Tobą, ale zacznijmy się szanować, zacznijmy się traktować na takich samych warunkach. Dzielić się tak samo obowiązkami, a nie, że tylko jedno wydaje polecenia, siedzi sobie na tym tronie tutaj jak ten cesarz, tak, i rządzi, a drugie po prostu robi, co tamten mu każe i cały czas jest na usługach, cały czas jest na tej niższej pozycji, tak? Dobrze. Co czuje Wasz partner do Was? Jest piątka buław, zobacz. No jest jakiś konflikt. Jest jakiś konflikt i teraz pytanie. Czy nie ma jakiejś osoby trzeciej? Czy czasem Wasz partner, partnerka nie nosi w sercu jakiegoś strzelca, barana bądź lwa? Nie ma romansu? Bądź trudno jej się przełamać w pewnych kwestiach dotyczących bliskości, fizyczności i namiętności, bo taki problem też jest nieraz, kochani, w związkach. Król Buław zawsze chce postawić na swoim. To jest podobna karta do cesarza. Jest to osoba, która mówi, że albo przyjdziesz na moje warunki, albo no, nie musimy ze sobą być, tak? Albo będzie tak, jak ja chcę, albo tego kwiatu to pół światu. Też tak może być. Natomiast, jak już wiecie, ja Wam zawsze mówię różne wersje, żeby każdy coś wyłapał dla siebie. Może chodzi tutaj o pewność swoich uczuć. Czy dalej się angażować, czy nie? Czy to, co Wasz partner czuje, to jest tylko romans, czy to jest prawdziwa miłość? Mamy kartę kochanków, więc mogą pojawić się jakieś wątpliwości. Mogą być też dwie osoby, tak jak powiedziałam.
Być może związaliście się z osobą, która jeszcze gdzieś w sercu nosi byłego partnera, partnerka, już stworzy jakąś relację z wami, tak? A być może w goziorożec jest cały czas porównywany do tego byłego partnera bądź partnerki. I tych cech wasz partner nie może znaleźć u was, tak? Dlatego czegoś brakuje. Może właśnie chodzi o tą namiętność. Może tą namiętność inaczej postrzega koziorożec, tą fizyczność, tą bliskość ze sobą, a inaczej wasz partner. Może tutaj trzeba to przedyskutować. Może dla któregoś z was ważniejsze są uczucia, wyznania, czułość, duchowość, a dla drugiej strony fizyczność, bliskość, tak, kontakt, namiętność. Może na ten temat trzeba coś tutaj uzgodnić, kochani. Dla par, które nie są w jakiejś stałej relacji, być może mają jakiś romans, jakąś chwilową przygodę, niektóre koziorożce właśnie będą się zastanawiać, co zrobić, co zmienić w swoim życiu, żeby się zakochać, żeby podtrzymać to uczucie. Czy można coś zmienić, jeżeli jest trudna jakaś miłość? Wasze zamiary, znaczy zamiary waszego partnera, 6 kielichów. Zrealizować jakieś marzenie. Ale to są też wspomnienia, więc być może może odciąć się od tych wspomnień. No nie wiem, może opanować jakoś całą tą sytuację. Tu mamy kartę Rydwanu, więc może to jest związek z podróżą, z wyjazdem. Zrealizowanie jakiegoś planu z przeszłości i odniesienie szybkiego sukcesu. Może chce się z wami spotkać, może chce was odwiedzić, może chce zaplanować podróż, jeżeli jesteście w związku na odległość. Może chce wrócić, tak? Jeżeli to jest romans, koziorożec będzie się zastanawiał, czy tego nie zakończyć. Tak, tu może być jakiś powrót z pracy do rodziny. Ale to może być chęć też opanowania całej tej sytuacji i powrotu do tych miłych wspomnień, które w jakiś sposób was tutaj połączyły, tak? Praca nad sobą, praca nad związkiem, próba dogadania się, dojścia do porozumienia. Bo przecież kiedyś było wam tak fajnie, no przecież kiedyś się poznaliście, kiedyś były te motyle w brzuchu. Nie wiem, czy ktoś ma jakieś tutaj fanaberie, czy ktoś coś za bardzo wyolbrzymia, czy być może szuka partnera w obecnym partnerze, partnera idealnego, który nie istnieje, bo każdy z nas ma jakieś wady, jakieś przyzwyczajenia, jakieś. Jakieś nie takie nawyki, jakie by się podobały partnerowi. Fantazje jakieś. Cesarz. To, co już mówiłam, że taka dominacja, ale też asertywność, też odpowiedzialność za związek i stanowczość. I ostrożność, nieufność. Wyznaczanie granic, bronienie się, tak? Tworzenie czasami dystansu. Ale walczenie o relacje, mimo że było różnie. I to was łączy. Oboje chcecie
razem być, mimo jakiejś niedogodności, jakiejś przeciwności losu. To jest też izolacja, to jest też brak zaufania, ostrożność. Karta śmierci i pustelnik. Być może chodzi też o pandemię. Być może nie możecie się spotkać ze względu na pandemię. Ale głównie chodzi tu o walkę o związek i jakieś przemiany, które muszą zajść w waszym życiu. Coś się musi skończyć, żebyście weszli w nowy etap. To jest świadome, czasami bolesne. Żeby wyjść z samotności, żebyście odnaleźli siebie nawzajem. Przestali oboje czuć się samotnie w związku, tak? Więc dla jednych tu będzie rozłąką praca, dla innych po prostu uświadomienie sobie, jak dotrzeć do partnera, żeby chwilowa jakaś rutyna być może w związku, jakieś wyczekiwanie, jakieś zniechęcenie, będzie odpuszczenie sobie już przeszło, żeby znowuż koziorożec miał taki zapał do tworzenia i spełnienia się w tym związku, żeby znowu ten ogień namiętności, ogień motywacji do działania, realizowania się w związku, znowu gdzieś między wami zapłonął. Co was dzieli? Karta gwiazdy, więc może chodzi o zaufanie, a może chodzi o nadzieję na to, że wszystko dobrze się ułoży, że będziecie razem szczęśliwi. Komunikacja, czyli tutaj komunikacje, postęp, rozwój. No i paść buław, czyli nowe pomysły na siebie, flirtowanie, tak? Flirtowanie. Odbudowanie tutaj tych relacji być może właśnie na płaszczyźnie fizycznej. Za mało było was fizycznie w tej relacji, bądź za mało jest. Chodzi mi o przytulanie, trzymanie się za ręce, bliskość, tak? Namiętne wieczory, noce. Może to gdzieś tutaj kuleje. Zobaczmy sobie połowa lutego. 4 kielichy i 5 kielichów. No poczucie samotności. Zobaczcie, niby ten związek jest, bo 2 kielichy stoją. Ale cały czas jest rozpamiętywanie czegoś. Poczucie straty, poczucie samotności. Niby 4 kielichy to nie jest zła karta, bo ona pokazuje stabilizację. Ale czegoś brakuje. Jakiejś pikanterii, jakiejś... To tak jakbyśmy jedli potrawę zupełnie niedoprawioną, bez soli, bez pieprzu, bez smaku, mdłą. No jesteśmy razem, ale nic się nie dzieje. Nie mamy radości z przebywania ze sobą, tak? Żyjemy, bo żyjemy, ale może się nie rozumiemy. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o jakiś wyjazd, odległość, która was dzieli, przez pracę, bądź jesteście po prostu w związku na odległość, jesteście w romansie, to po prostu koziorożec tęskni, czeka, kiedy coś się zmieni w tym, tak? Z tą sytuacją. Ale zawsze można naprawić. Zobaczcie, te 2 kielichy stoją. 2 kielichy stoją. Zawsze można dojść do porozumienia. 8 denarów, czyli ciężka praca i zobaczcie. Inwestowanie w siebie nawzajem, czyli ile dam od siebie, tyle samo otrzymam. Taka równowaga w związku, harmonia, spokój, docenianie siebie nawzajem. No i początek marca już widzę w 10 kielichów, czyli jesteście spełnioną, szczęśliwą rodziną. Jest odbudowana ta więź, ta bliskość. Tylko czy to jest szczere? Wydaje mi się, że tak. Może wyszedł tutaj koziorożec z ukrycia. Przestał unikać pewnych sytuacji, bo zaczął rozmawiać i zaczął walczyć o rodzinę, o związek. Ale też broni się przed atakami, broni się przed narzucaniem sobie woli partnera. Wyznacza granice, tak? 8 denarów. Praca nad sobą. Ale też pokonanie problemów finansowych być może. Być może koziorożec znajdzie pracę pod koniec lutego. I wtedy szczęście i harmonia wróci.
do związku, bo szybko poradzicie sobie z problemami, które były chwilowe, tak? Bo praca jest. Więc być może tutaj sprawy finansowe też wpływały niekorzystnie na to, co się pomiędzy wami działo. Bo Koziorożec chciał pracować. I mimo trudnej sytuacji nadal kocha swojego partnera, tak? Jakieś zmiany, kochani. Głębokie przemyślane zmiany w waszym życiu muszą zajść. I musicie świadomie o tym porozmawiać, oboje z partnerem. I na pewno znajdziecie jakieś lekarstwo. Zobaczcie, wszystkie świeczki mi już zgasły, dlatego kończymy, kochani. Jeszcze aniołek. Jeszcze aniołek. Aniołek dla Koziorożca. Uzdrawianie życia rodzinnego. No właśnie. Nie można milczeć i trzymać w sobie tych emocji. Rozmawiajcie ze sobą, ale też no nie tak, żeby zrobić drugiemu krzywdę, żeby... A może czasami trzeba zaskoczyć, może czasami powiedzieć coś, co będzie takim szokiem, wstrząsem dla drugiej osoby. Twoje życie uczuciowe skorzysta, jeśli przebaczysz swoim rodzicom. O, widzicie, może tutaj jest jakiś aspekt rodzinny. Zwłaszcza dla koziorożców, których jeden z rodziców to panna. Może jakieś mądrości życiowe przekazywane od najmłodszych lat, wpajane jakieś wartości. No niekoniecznie. A może się wtrąca w życie wasze rodzinne jakaś teściowa bądź mamusia. Może próbuje wam układać życie. Nie pozwólcie sobie na to. Pamiętajcie, wasz dom, wasze życie, wasze sprawy rozwiązujecie sami, bez pośredników. Bo zawsze któraś z tych osób jest stronnicza i zawsze to wychodzi gdzieś tam później nam bokiem, że tak powiem. I aniołek, bądź otwarty na to, co nowe, czyli przemiany, koziorożcu. Wpuść świeże powietrze do swojego związku. Przewietrz te stare zakamarki gdzieś tam, odkurz porządnie, wywietrz i zobaczysz, jak się wszystko zacznie zmieniać. No i angażuj się oczywiście, staraj się pracować nad sobą, ale zachęć też do tego swojego partnera, powiedz mu o swoich uczuciach, o swoich oczekiwaniach. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? Warto się zmienić. Warto wyjść z samotności, odnaleźć w swoim partnerze towarzysza życia na dobre i na złe, bo po to się wiążemy w związki, prawda? No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego, udanego miesiąca. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Życzę wam miłości, zdrowia i spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego. A teraz zapraszam wszystkie samotne koziorożce. Teraz będzie dla was czytanie. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty, zapalę świecę i robię czytanie dla was. Witam serdecznie wszystkie samotne koziorożce na czytaniu miłosnym na miesiąc luty 2021. Karty mam już potasowane, zaraz przejdziemy do czytania. Przypominam, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Dobrze, zaczynamy. Najpierw przeszłość. Dlaczego koziorożec jest sam? Bo jest rycerz mieczy. Obecna sytuacja. Karta śmierci. Koniec lutego. Dwa miecze. Wasze nastawienie na tą sytuację. Paź buław. Co karty radzą? Gwiazda. Przeszkody. 8 denarów. I początek marca, 7 denarów. W tle czytania mamy 10 mieczy. Kochani, wydaje mi się, że niektóre z was są po rozstaniu z wodnikiem, bliźniakiem bądź wagą. I jeszcze leczą rany, tak? Muszą się pogodzić z odejściem, z jakąś niespełnioną miłością bądź wielką miłością, tak? To jest jakby okres żałoby i to takiej dosłownej nieraz, ale też mentalnej.
pomału przestajecie się tym zadręczać, przestajecie o tym myśleć, przestajecie być bezradni na pewne wydarzenia. Natomiast inną wersją, bo jak już mnie znacie, ja zawsze mówię kilka możliwych wariantów, być może jest to, że teraz te wszystkie wiadomości związane z tym COVID-em, z tą pandemią, ograniczają nasze możliwości, tak? Troszeczkę jesteśmy unieruchomieni. Nie możemy nic planować, nie możemy wyjść, nie możemy się spotkać. Restauracje, kina pozamykane, no teraz troszeczkę być może będzie to poluzowane, ale nie wiadomo na jak długo, więc tutaj tak trudno cokolwiek powiedzieć. I też te wszystkie informacje, te wiadomości z zewnątrz troszeczkę Was dobijają i powodują, że właśnie no, nie wiadomo co robić. Ale przejdźmy do tej przeszłości. Mamy tego rycerza mieczy. Rycerz mieczy to jest pewność siebie. To są ważne życiowe decyzje. Szybkie odcięcie się od jakiegoś konfliktu, od jakiejś trudnej relacji. Nie wiem, może byliście z jakąś osobą nerwową, może za szybko podjęliście jakieś decyzje, może zbyt pochopnie, teraz macie wyrzuty sumienia, a może wreszcie przekonaliście się, że coś trzeba zmienić w swoim życiu. No właśnie, niektórzy rozstali się, niektórzy być może dopiero uświadomili sobie, że jednak chcą wyjść ze stanu wolnego i jednak nie tylko praca, nie tylko kariera, ale też ważna jest właśnie bliskość, ważne jest, żeby wreszcie zadbać o swoje życie uczuciowe. Teraz koziorożce przechodzą jakieś zmiany. Te zmiany mogą nie być łatwe, mogą być trudne, mogą być bolesne, ale świadome. Karta śmierci zawsze pokazuje koniec i jednocześnie początek. Może być właśnie takie oderwanie się od tej mentalnej pępowiny, która gdzieś nas trzymała we wspomnieniach. Trzymała nas przy właśnie byłej partnerce, partnerze, jakiejś relacji, jakichś właśnie wydarzeniach. Teraz koziorożec doszedł do wniosku, że zmienia się. Zmienia się sam wewnętrznie, ale też zmienia swoje otoczenie. Podejmuje jakieś decyzje, które czasami nie są łatwe, ale jednak. Tak jak już powiedziałam, śmierć to jednocześnie koniec i początek, więc być może właśnie tutaj koziorożec już jest zaangażowany w jakiś flirt, z kimś pisze, kogoś poznał i chce go poznać jeszcze bardziej. Nawiązała się jakaś nić porozumienia, jakaś nowa znajomość. Natomiast jest to też karta śmierci, która mówi o końcu problemów koziorożca, tak? Więc teraz być może będzie lepiej, ale musi zupełnie, że tak powiem, pogodzić się z przeszłością i wejść świadomie w przyszłość. Chodzi tu o emocje, o taką właśnie dojrzałość, o spokój, opanowanie i intuicyjne wybory. Koziorożec chce się zakochać i przemyślał sobie wiele spraw, wie czego chce. Może właśnie pojawiła się jakaś rybka, skorpion bądź rak na horyzoncie, albo po prostu chce się poczuć bezpiecznie w czyimś towarzystwie, tak? Dobrze. Koniec lutego mamy dwa miecze, czyli cały czas jakieś takie niezdecydowanie, ewentualnie koziorożec nie dostrzega pewnych informacji, pewnych sytuacji, zaraz zobaczymy. No wisielec, czyli jest odwlekanie pewnych decyzji. Może właśnie przez te sprawy związane z obostrzeniami, tak? Trzeba przełożyć spotkanie, trzeba odwołać jakąś wizytę. Nie wie koziorożec, co i jak ma właśnie zaplanować, bo blokują go to informacje z zewnątrz. Nie widzi na ten moment rozwiązania, bądź kuleje jakaś komunikacja. Natomiast wydaje mi się, że koziorożce wiedzą, czego chcą. Wiedzą, ale na razie nic z tym nie robią. Być może nawet zganiają to na te wszystkie okoliczności, które mają miejsce na świecie. Może to dotyczyć podjęcia decyzji, jeżeli chodzi o Waszą przyszłość. Planowanie podróży, planowanie nowego życia.
realizowanie swoich marzeń. Te dwie buławy już są za Wami. Nie wracajcie do tego. To już było. Koniec zastanawiania się. Koniec też życia relacją, która już nie istnieje. Podejmijcie tą trzecią buławę i ruszajcie spełniać swoje marzenia, tak? Szukajcie przeznaczenia bliskiej Wam osoby, która uzupełni tą pustkę w Waszym życiu, tak? No dobrze. Jesteście gotowi na nową relację. Poszukujecie, wypatrujecie gdzieś tam w oddali. Może przyjazdu kogoś, może jakieś wiadomości od kogoś, tak? Zaczęliście flirtować, spotykać się, nawiązywać jakieś kontakty, może przez internet, a może gdzieś tam właśnie, no nie wiem, w świecie zawodowym. Cieszę się, że zrobiliście ten pierwszy krok, tak? Podjęliście tą trudną decyzję. Podjęliście tą trudną decyzję. Chcecie podjąć tą trudną decyzję. Chcecie poważnie myśleć o konkretnym partnerstwie, tak? Tylko może tutaj sprawy zawodowe troszeczkę kolidują. Ale działacie. Co karty radzą? Karta gwiazd. Spełniaj swoje marzenia, koziorożcu. Zaufaj sobie, zaufaj przeznaczeniu. Nie trać nadziei, nie trać nadziei. Ta prawdziwa miłość gdzieś jest i ona Cię bardzo spełni i trzeba troszeczkę być może poczekać, ale dać sobie szansę, tak? A odnajdziesz cel swojego życia, odnajdziesz osobę, która Cię zaakceptuje takim, jakim jesteś, która Ci zaufa, która będzie z Tobą szczęśliwa, która zbuduje z Tobą fajną relację. Zwróć uwagę być może na jakiegoś wodnika w Twoim otoczeniu. Przeszkody, praca. Zbyt dużo pracujesz. Zbyt dużo pracujesz. Większość czasu poświęcasz na pracę. Być może mało czasu jest na czas wolny, na życie prywatne, towarzyskie. Natomiast jest to też karta, która mówi, żebyś popracował nad sobą, koziorożcu. Popracował nad sobą, żeby mieć szansę na stałą, udaną relację. Budować jakieś wartości, ale przede wszystkim podbudować swoje dowartościowanie, uwierzyć w swoje możliwości, nabrać pewności siebie. Jeżeli siebie, koziorożcu, będziesz wysoko cenił, ludzie będą dookoła Ciebie tak postrzegali. Pewność siebie, dowartościowanie, zaczynamy zmiany od siebie na tle emocjonalnym, na tle poczucia bezpieczeństwa, tak? A potem wszystko się już jakoś ułoży i odpowiednia osoba szybko, że tak powiem, odnajdzie Cię energetycznie, koziorożcu. Będzie to Twój skarb, osoba konkretna, na której będzie Ci bardzo zależało. Natomiast praca, duże jakieś pieniądze, bądź dobra, stała umowa o pracę, tutaj teraz być może jest przeszkodą. Jakieś biznesy robisz, koziorożcu, angażujesz się bardzo w sprawy zawodowe. Na początku marca 7 denarów. Karty mówią, że bardzo się starasz, koziorożcu, inwestujesz w siebie i robisz dobre wyniki, ale na efekty musisz troszeczkę poczekać. Więc zasiałeś ziarno, teraz musisz poczekać, aż ono dojrzeje i wyda owoce. I po owocach zweryfikujemy, jak bardzo zaangażowałeś się, tak? Jak bardzo zaangażowałeś się w przemianę swojego życia wewnętrznego, ale też życia, otoczenia. Zobaczmy. Sześć mieczy. No właśnie, sześć mieczy. Zmienić coś w swoim życiu. Zaplanować zmiany. Przeprowadzić się. Wyjechać. Ewentualnie doprowadzić sprawy do szczęśliwego zakończenia. Żeby się nie wycofać ze swoich planów. Nie zrezygnować. Nie pójść inną ścieżką. Tylko cierpliwie poczekać, bo te efekty przyjdą. Ta osoba, na którą czekasz, pojawi się. Tylko być może to nie jest jeszcze moment. To nie jest ten czas. Znowuż widać osamotnienie, ale też tą pandemię tutaj, ona niestety nam w większości par krzyżuje spotkania, bo nawet jak poznacie kogoś przez internet, to chcielibyście się spotkać. Można się spotkać, ale znowu, że jak mieszkacie w innych państwach, to już jest problem, tak?
Myślę, że już na początku marca zaczną koziorożce realizować swoje plany, żeby wyjść właśnie z tego poczucia braku samotności. Dojrzeliście już do tego emocjonalnie. Czujecie się bezpiecznie, czujecie się pewnie. No i jesteście gotowi powierzyć komuś swoje uczucia. Nie wiem, czy to nie będzie osoba spod znaku raka, skorpiona bądź ryby. No dobrze, moi mili. Jaka rada dla Was? Pięć mieczy. Nie poświęcaj się. Nie poświęcaj się dla kogoś. Ale też nie rezygnuj ze swoich planów i marzeń. Jeżeli obrałeś sobie cel koziorożcu, bez względu na wszystko, staraj się go zrealizować, żeby wygrać. Nawet taki konflikt w myślach samemu ze sobą, tak? No i nie bój się, tak, tych wszystkich informacji, które teraz, jak taka pajęcza sieć, nas troszeczkę oplatają. Na co, na kogo masz uważać? Osiem kielichów. Na rozdarcie emocjonalne i na opłakiwanie związku, który się dawno zakończył i już go nie ma, a cały czas go w jakiś sposób jeszcze podtrzymujesz przy życiu, koziorożcu. Bez sensu zupełnie. Bo tobie to nic nie daje, wręcz przeciwnie, zabiera ci to energię i siły na to, żeby podnieść się w życiu i spróbować odnaleźć się, bo to przeznaczenie gdzieś na ciebie czeka. Gdzieś czeka na ciebie sympatyczna, fajna osoba, która odda ci serce na dłoni. Ale no nie może cię odnaleźć, nie może się z tobą połączyć, bo ty nadal tkwisz gdzieś w przeszłości. I ją podsycasz, ją zasilasz energetycznie. Odetnij to. Pogódź się z tym. Bo zacznij zmiany w swoim życiu. Jeżeli w tym momencie czujesz pustkę, czujesz brak tych emocji pozytywnych, brak czułości, no nie jest ci dobrze w tej sytuacji tak jak teraz, tak? To wyrusz w podróż i nie wracaj, nie oglądaj się za siebie. Widzisz, ta kobieta idzie przed siebie, ona się nie ogląda, nie wraca do tego, co już stracone. Nie wraca. Masz nie wracać myślami i emocjami do tego, co kiedyś w przeszłości się zakończyło. Bo to ci nic nie da, a wręcz opóźnia ci poznanie tutaj nowej, fajnej osoby. Więc koziorożec przechodzi zmianę. Bardzo się cieszę. Jaki anioł dla Was? Warto na to poczekać. No właśnie, i karty tutaj mówią, poczekaj, koziorożcy, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Warto na to poczekać. Boski rytm oddziałuje na Twoje życie uczuciowe. Więc wszystko jest zaplanowane, kochani. Wszystko idzie według jakiegoś scenariusza życiowego. Poddajcie się jemu. I pogódźcie się. Bo zobaczcie, jak tylko zakończycie tutaj, to jest dziesiątka, czyli to już jest przełom, to już jest koniec. To, co najgorsze, już jest za Wami. To, co najgorsze, jest za Wami. Teraz pomalutku będziecie się podnosić, tak? Z tego smutku, z tych natrętnych myśli, obsesyjnych wspomnień. I już macie dwójkę kielichów, czyli poznanie osoby, która będzie Wam bliska, będziecie się rozumieć. Jest szansa na miłość, na zakochanie, wielką przyjaźń i zrozumienie. Ale musicie wyjść z tej energii. No dobrze, i co, aniołek, na podsumowanie? Myśl pozytywnie, no widzisz, koziorożcu, jak karty ze sobą mówią. Myśl pozytywnie, czyli co? Przekreślona jest ta czarna chmura, czyli to takie obrzydkie, ta atmosfera taka po prostu, no, żałobna, można powiedzieć. A zacznij myśleć sercem, tak? Miłość, uczucia, radość. Zobacz, jak świecisz, koziorożcu, jak jesteś pełen blasku, złotego blasku.
energii do działania, tylko trzeba popracować nad sobą. I sukces gwarantowany. Ja myślę, że już na wiosnę będziecie się cieszyć świetnym, jakimś radosnym, fajnym związkiem. I te czarne chmury odejdą już na zawsze. Z waszego życia, z waszej głowy przede wszystkim. Moi mili, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Bierzcie tylko te karty, które z wami rezonują. Może to jest tylko dla jednej osoby. Może karty tak chciały. Sprawdźcie jeszcze film ze swoim znakiem ascendentalnym. I cóż, życzę wam wspaniałego miesiąca, dużo miłości, radości, pogody ducha i zdrówka oczywiście. Widzimy się na kolejnych filmach, a ja dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, koziorożce. Pozdrawiam.